To jak? Gotowe? Tylko praca. Nie licz na nic innego. Jak, żebym śmiał. Chodź, zaprowadzę cię do samochodu. Mam nadzieję, że nie będę musiała wydzwaniać wszystkich posterunków policji. Spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Powtarzam jeszcze raz. Tylko praca. Nie ufasz. Ciekawe, jak miałabym ci ufać po tym, co zrobiłaś. Gdybyś tego nie chciała, odsunęłabyś się od razu. A mimo wszystko nie zrobiłaś tego. Co ty sobie myślisz? Starałam się być uprzejma od początku. Ale przy tobie się po prostu nie da. Jesteś kompletnym idiotą, a na to tak dręczycielem i psychopatą. Czyli do dziś poznałaś tylko moją mroczną stronę. To ty masz jakąś normalną stronę? Owszem, mam zamiar ją zaprezentować. Ciekawe jak. Chociażby przestrzegając zasad kultury i stosując się do savoir vivre. Jesteś po prostu niemożliwy. To twój? Aż tak ciężko się domyślić? Muszę przyznać, że niezły. O ile nie zabijesz nas nim po drodze. Cóż, wyobraź sobie, że staram się być ekologiczny i ograniczaj zaśmiecanie globu potrzaskanymi samochodami. Widzisz? A jednak mam coś takiego jak poczucie humoru. Dosyć unikalny jak na ludzkie standardy. W takim razie zapraszam. Czuł się jak u siebie w domu. Nie mam pojęcia, ile pieniędzy w to wpakowałeś, ale jestem szczerze oszołomiona. Pójdę po coś do picia. Masz ochotę? Chyba żartujesz. Jestem śmiertelnie poważny. To nie skończy się dobrze. Kłopoty to moja specjalność. Z pewnością, ale mnie w to nie wmieszasz. A jednak tyle razy udało mi się wprawić cię w zakłopotanie. Przy tobie czuję się kompletnie nieswojo. Prawdopodobnie dlatego, że jestem o tyle specyficzny. Zbyt płytkie określenie. Użyłabym czegoś mocniejszego w twoim przypadku. Co proponujesz? Wziąć się w końcu do pracy. Mam jutro ważny egzamin, nie mogę go oblać. I masz zamiar spędzić noc przy książkach, hm? Tak. Jestem przekonana, że mogłabyś ją zerwać w zupełnie inny sposób. Z moją pomocą. Jeżeli tak ma wyglądać ta rozmowa, to wychodzę. Po prostu złożyłam kompletnie nieszkodliwą propozycję. Czy aż tak ciężko jest ci prowadzić konwersację w granicach zdrowego rozsądku? Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak na mnie działa. Myślę, że istnieją o wiele normalniejsze tematy, które więc można poruszać. Przejdźmy do rzeczy. Usiądź. Nie przesuniesz się bliżej? Przestrzeń osobista. Pamiętasz może hasło do swojego biurowego komputera? Chyba tak, ale mogę się pomylić. Zatem mogłabyś wpisać tutaj? Więc o które zlecenia konkretnie ci chodzi? Mam je na skrzynce. Więc ją otwórz. A tak, to miałam na myśli. Może warto zacząć od tego, że materiały, których sobie życzy nasz szanowny klient, są dostępne tylko i wyłącznie w okolicach Alaski. Więc co mam z tym zrobić? Pomyślisz o tym za chwilę. Nie jesteś czasem głodna? Unikam spożywania posiłków z nieznajomymi. Ja na szczęście nie. Na co masz ochotę? Na święty spokój. Może się napijesz, hm? Wolałabym wyjaśnić powstałe niejasności w sprawie zlecenia i jak najszybciej jechać do domu. Nie pozbędziesz się mnie tak szybko. Więc czekasz, aż zgłoszę to na policję. Coś mi się zdaje, że policja tu niewiele zdziała. Jesteś po prostu aroganckim idiotą, który na dodatek ubzdurał sobie, że się nie uczepi nie wiadomo dlaczego. Sposób, w jaki się zachowujesz, jest ciosem poniżej pasa. Aż dziękuję za komplement. Jesteś niemożliwy. A to ciekawe, bo mówisz tak za każdym razem, kiedy skończą ci się argumenty. A co to ma do rzeczy? Bardzo dużo. Nie chcesz współpracować, więc wychodzę. Rozluźnij się. Na egzaminie sprawa się nie kończy. Zawsze masz drugi termin. Tak się składa, że nigdy nie pisałam egzaminu w drugim terminie. Zatem niech to będzie pierwszy. Nawet gdybym została, to co by się stało? Mam nadzieję, że sprostam twoim oczekiwaniom. Słucham? Zobaczysz. Myślę, że w żaden sposób nie jestem zainteresowana. Przynajmniej wypij ze mną po lampce wina. Po co? Chociaż raz zrób mi przyjemność. To ma ukryte dno. Może. To jak? Umowa stoi? W porządku. Przepraszam, nie chcę pana w żaden sposób wypraszać, natomiast za 10 minut zamykamy. Co pani sobie myśli? Pracuję nad ważnym projektem i muszę go gdzieś skończyć. Naprawdę rozumiem, natomiast chciałabym już opuścić pracę i iść do domu.
Miałam dziś ciężki dzień. Grey? Słucham? Pytam, czy nazywasz się Lauren Grey? Tak, zgadza się. Czy coś się stało? Dobrze ci radzę. Odczep się od Chrisa. Odciągasz go niepotrzebnie od jego obowiązków. Nie wiem, o czym pan mówi. Nie udawaj niezorientowanej. Doskonale wiem, że przyjaźnisz się z Chrisem. Owszem, ale co to ma jeszcze do rzeczy? Jedno słowo, a pożałujesz. Ale... Milcz! Zamiast zadawać niepotrzebne pytania, zastanów się lepiej, gdzie jest teraz Chris. Daję ci czas do jutra. Przyjdę około północy. Może jedna? Przestań mnie namawiać. Przekonywanie to moja specjalność. A mi się wydawało, że kłopoty to twoja specjalność. Cóż, specjalizuję się w wielu dziedzinach. Ale w jednej jestem chyba aż nadto dobry.